Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o jakości wyrobów jubilerskich w kontekście tego konkretnego wyrobu, który jest bublem i niestety takich bubli jest bardzo dużo na rynku. Bardzo dużo klientów się na to skarży, że dostają bez żadnych dodatkowych informacji odnośnie użytkowania tego rodzaju wyrobów. Dostają takie pierścionki klienci do normalnego użytkowania, no i potem dzieje się jak się dzieje. Pierścionek jest wykonany z białego złota, kameryzowany cyrkoniami syntetycznymi. Został wykonany w skandaliczny sposób. Tutaj jest tak wycieniona szyna, że to wręcz pod dotknięciem palców, pomimo że ona się już zdążyła pogiąć w wyniku użytkowania, to i te zagięcia, które tu powstały, one ją wzmacniają, jak one ją tężą, ale i tak czuć, że ten pierścionek lekkim naciśnięciem palców można dogiąć, on sprężynuje pod palcami. To jest bardzo częste w tym momencie, tania biżuteria w sieciówkach bardzo często jest właśnie takiej podłej jakości. Jest to oczywiście podstawa do tego, żeby reklamować i żeby taka reklamacja została uznana. Ja wiem, że w takiej sytuacji bardzo często Państwo dostajecie odmowę, że to jest zniszczone przez użytkownika, ale to nie jest zniszczone przez użytkownika, tylko to jest wada konstrukcyjna polegająca na niedostosowaniu technologii wykonania czy parametrów technicznych wyrobu do warunków, w których będzie użytkowany. Nie ma możliwości, żeby szyna o grubości no nie wiem, ile tutaj jest, 0,8 mm, może jeszcze mniej, 0,5 mm w najcieńszym miejscu, żeby taka szyna mogła pracować poprawnie na palcu w postaci pierścionka. Tak cienka blacha może być zrobiona jako zawieszka na szyję, jako jakiś element naszyjnika. Wtedy tak, w momencie, kiedy mamy do czynienia z bransoletą albo mamy do czynienia z pierścionkiem, producent wie, jak to będzie użytkowane. Producent wie, że na to mogą działać pewne siły, że biorąc do ręki różne rzeczy możemy zgniatać ten wyrób, że łapiąc klamkę musimy na nią nacisnąć od góry, podnosząc krzesło za oparcie. Musimy zacisnąć na tym krześle dłoń i wyrób powinien być dostosowany. Jego konstrukcja powinna zapewniać, że w takich warunkach nie ulegnie on zniszczeniu. Więc jeżeli macie takie problemy, zgłaszajcie się do inspektoratu wojewódzkich inspekcji handlowych. Oni skierują was do rzeczoznawców, którzy wam napiszą odpowiednie opinie odnośnie tego rodzaju wyrobu. Jest to absolutny skandal, że taki wyrób trafił na rynek. Tutaj pogięcie tej szyny spowodowało, bo to nie widać tutaj, jak pokazuję, być może na fotografiach, które widzicie, będzie widać, że brakuje tutaj jednego kamienia. Po prostu ta szyna jest na tyle elastyczna, że kamień po prostu poluzował się w oprawie i wypadł. Jeżeli widzicie takie wyroby, to nie napalajcie się na to, że to jest złoto i że to jest niska cena. Ta niska cena wynika z tego, że to jest źle wykonane, że tego złota jest za mało. Jeżeli złota jest dużo, jeżeli taki pierścionek będzie ważył 3,5 grama, 4 gramy, wtedy nie ma żadnego problemu. Złota jest na tyle, żeby taki wyrób mógł normalnie być użytkowany. Jeżeli taki wyrób waży w okolicach 2 gramów, z jednym kamieniem, kameryzowane jednym kamieniem albo kilkoma drobnymi na szynie, zdarzają się wyroby, które mają poniżej grama masy. To są pierścionki, które nie nadają się do użytkowania i takie rzeczy powszechnie się na nich dzieją. Oczywiście użytkowanie wyrobu też musi być odpowiednie. Jeżeli dostaniecie jakieś specjalne wytyczne odnośnie użytkowania w sklepie, w którym kupujecie, to przeczytajcie je sobie. Jeżeli macie wyroby ażurowe, jeżeli macie wyroby filigranowe, trzeba specjalnie o nie dbać i uważać, żeby one nie uległy po zniszczeniu. Ale to, co do zasady, są wyroby bardzo delikatne. Taki wyrób nie ma
powodów, żeby uważać go za specjalnie delikatny. Tu po prostu brakuje mniej więcej 2 gramów złota do tego, żeby można było go normalnie używać i żeby nie działy się z nim takie rzeczy, jak widać na załączonych obrazkach.